Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj będziemy mówili o obrzędzie Komunii Świętej. Modlitwą odmawianą po cichu kapłan przygotowuje się do owocnego przyjęcia świętych postaci, ciała i krwi Chrystusa. Wierni czynią to samo, modląc się w milczeniu. Następnie główny celebrans, trzymając nad pateną lub nad kielichem chleb eucharystyczny, ukazuje go wiernym i zaprasza ich na ucztę Chrystusa. Posługując się ustalonymi słowami ewangelicznymi, razem z ludem wyraża akt pokory. Bardzo ważne jest, aby wierni, podobnie jak kapłan, który jest do tego zobowiązany, przyjmowali ciało Pańskie z hostii konsekrowanych w czasie danej mszy świętej, a w przewidzianych wypadkach przystąpili do kielicha. Dzięki temu Komunia Święta ukaże się także przez znaki jako uczestnictwo w aktualnie sprawowanej ofierze. Kiedy kapłan przyjmuje Najświętszy Sakrament, rozpoczyna się śpiew na komunię. Ma on wyrażać duchową jedność komunikujących przez zjednoczenie głosów, ukazywać radość serca, w pełniejszym świetle objawiać wspólnotowy charakter procesji zdążającej na przyjęcie Eucharystii. Śpiew trwa, dopóki sakrament jest rozdawany wiernym. Jeśli ma być śpiewana pieśń po komunii, śpiew na komunię należy zakończyć wcześniej. Jako śpiew na komunię można wziąć albo antyfonę z graduału rzymskiego z psalmem lub samą, albo antyfonę z psalmem z graduału zwykłego, bądź inny odpowiedni śpiew zatwierdzony przez konferencję episkopatu. Śpiew wykonuje sama schola albo kantor z ludem. Jeżeli nie wykonuje się śpiewu, podaną w mszale antyfonę mogą recytować wierni, albo niektórzy z nich, bądź sam lektor. W przeciwnym razie czyni to kapłan po przyjęciu Komunii Świętej, a przed rozdaniem jej wiernym. Po rozdaniu Komunii Świętej, zależnie od okoliczności, kapłan i wierni przez pewien czas modlą się w ciszy. Jeżeli okaże się to stosowne, całe zgromadzenie może też wykonać psalm lub inną pieśń pochwalną bądź hymn. Na zakończenie modlitwy ludu oraz całego obrzędu Komunii Świętej kapłan wypowiada modlitwę po komunii, w której prosi o owoce celebrowanego misterium. I przez aklamację Amen lud uznaje modlitwę za swoją. Dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę i zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania naszych odcinków. Szczęść Boże i do zobaczenia.